chciałbym, żeby to była książka, która może trafić do każdego, to znaczy i do tych, którzy na Lemie się wychowali, i do tych, którzy sięgną po Lema po raz pierwszy. Jeśli pan straci łączność ze mną, proszę robić swoje dalej. Gdy znajdzie pan ten krater, proszę lądować. To pobudza wyobraźnię bardzo. Natychmiast za bramą skalną należało go uruchomić, aby... Każdy, kto będzie jej słuchał sobie na słuchawkach, będzie miał tę ogromną frajdę, bo będzie ulegał złudzeniu, że właściwie siedzi w kinie i na ekranie mu się to wszystko przesuwa. Myślę, że te obrazy będą niezwykle żywe i będzie jej się fantastycznie słuchało. I to stworzyło taką aurę, którą staraliśmy się odzwierciedlić dźwiękami nawiązującymi do stylistyki panującej w tamtych czasach, czyli niepokój zimnej wojny. Atmosfera zagrożenia obecna w powieści Niezwyciężony to jest coś, co towarzyszy nam w zasadzie od początku do samego końca. Moim zadaniem jest zrobienie dźwiękowych efektów specjalnych, czyli sound designu, a więc odgłosów maszyn, statków kosmicznych, różnych nieistniejących zjawisk. Zaprojektowanie dźwięku i jakby wykonanie go do takiego tworu było bardzo dużym wyzwaniem. To ciekawe zmierzyć się z takim materiałem. Bo Lem nie traci na aktualności.